Max Okrągły jest Suwałczaninem. Mieszka, a właściwie mieszkał na osiedlu Korczaka, ale teraz dzielnie zdobywa wiedzę na gdańskiej uczelni. Jest najlepszym studentem na Wydziale Matematyki i chorobliwym perfekcjonistą. Jego analityczny umysł nie jest jednak nieomylny. Dokąd zawiedzie go dążenie do doskonałości? Nie zdradzimy, ale jedno jest pewne. Od liczącej niemal 600 stron powieści Suwałczanina i Matematyka Artura Urbanowicza naprawdę trudno się oderwać. Urbanowicz przebojem zdobywa polski rynek książki. Jego dotychczas wydane powieści to Grzesznik, Gałęziste, Inkub i właśnie Paradoks. O ile pierwsze wydane dzieło, Grzesznik, to niewątpliwie udana powieść z dreszczykiem i dużą dozą poczucia humoru, o tyle każdy kolejny tytuł serwuje nam coraz większą dozę coraz mocniejszych wrażeń. Paradoks został nominowany do tytułu Książki Roku w plebiscycie portalu lubimyczytać.pl. Konkurencja spora i niełatwa, bo mocno obsadzona światowymi liderami horroru. Urbanowicz i jego Paradoks konkuruje z takimi mistrzami gatunku jak Graham Masterton czy Stephen King. Na stronie plebiscytu warto wskazać dzieło Artura Urbanowicza.